Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami o denarach za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynni? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekli: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy zostali, znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie o denara umówiłeś ze mną? Weź to twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Ten fragment psalmu 145, który wysławia Boże miłosierdzie, jest naprawdę zachwycający. Ale się okazuje w praktyce, potrafi budzić nasze niezadowolenia, nawet pretensje, żal, agresję. I o tym mówi ta przypowiedź ewangelijna o robotnikach winnicy. Na koniec przypowieści gospodarz pyta tego robotnika, który ma do niego pretensje: czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Skąd ta agresja, złość robotnika, który pracował od samego rana? Zobaczmy, że ona nie robi się z tego, co jest przez nas uważane za zło. Choćby na przykład ze zazdrości, z zawiści. Ale z tego, co się kojarzy w nas często pozytywnie. I tak to w życiu jest. Z poczucia sprawiedliwości. Mamy takie poczucie, że każdemu się należy według jego wysiłku, jego pracy. I to jest taka ziemska sprawiedliwość słuszna. Oczywiście istnieje cały problem, na ile tą pracę wycenić. Ale w przypadku tej przypowieści tego problemu nie ma, bo właściwie można powiedzieć, że wysiłek jest proporcjonalny do czasu pracy w winnicy. Natomiast ci robotnicy mają pretensje. Ja słyszałem nieraz takie uwagi ludzi, którzy słyszeli tę przypowieść, którzy też mówili, że Pan Jezus niesprawiedliwie ocenia, bo nie daje według wkładu pracy.
I tutaj dotykamy tej tajemnicy, o której mówi prorok Izajasz. Tajemnicy różnicy polegającej na myślach Bożych i myślach ludzkich. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Na czym polega ta różnica w ocenie postępowania gospodarza? Ona zasadniczo polega na perspektywie patrzenia. My patrzymy w perspektywie takich naszych doraźnych działań i efektów. Ci robotnicy pracowali jednego dnia, następnego dnia znowu będą pracowali, tak jeszcze pewnie szereg lat. Natomiast Pan Jezus patrzy zupełnie z innej perspektywy. Patrzy z perspektywy wiecznych i ostatecznych rozstrzygnięć. Przypowieść zaczyna się w ten sposób. Królestwo niebieskie podobne jest do... Mowa jest o Królestwie Niebieskim, czyli o tym udziale lub nie w Królestwie Niebieskim. To jest taka sytuacja przed sądem ostatecznym, gdzie się to rozstrzyga. I żeby zrozumieć tą logikę, która jest tutaj zawarta, to Boże spojrzenie, trzeba się postawić w tej sytuacji sądu ostatecznego. I nawet wtedy, kiedy się postawimy przed tym sądem z kimś, kto nas bardzo skrzywdził. Znamy, że są takie przypadki, że ktoś zamordował rodziców, całą rodzinę, dzieci. Przez lata krzywdził, okaleczył, fałszywie oskarżył, wtrącił do więzienia i tak dalej. Są takie naprawdę straszne krzywdy, które człowiek doznał. Ale kiedy staje ten człowiek z tym krzywdzicielem przed Bogiem na sądzie ostatecznym, czy on może powiedzieć mu: Panie Boże, tego to trzeba do piekła, bo on mnie tak bardzo skrzywdził w życiu? Wtedy trzeba się zastanowić, kto może takie coś powiedzieć wobec sądu ostatecznego. Tu na ziemi, żeby powiedział: tego człowieka trzeba zamknąć do więzienia, bo mnie skrzywdził, powiemy: tak, sprawiedliwość tego wymaga. Ktoś skrzywdził, powinien ponieść należną karę. Ale w obliczu sądu ostatecznego, do piekła jest taki? Kto może tak powiedzieć? Odpowiedź jest jedna. Szatan. I człowiek, który by tak powiedział na sądzie ostatecznym, sam czyni się szatanem i skazuje się na piekło. I tu jest właśnie różnica. Pan Jezus patrzy od strony tego ostatecznego stanięcia przed wyborem życia albo śmierć. I to w wymiarze wiecznym. I tutaj zupełnie się załamują te nasze naturalne ludzkie wyczucia. Nie wystarczy chcieć dobra, tego, które tutaj dla nas jest oczywistym dobrem, sprawiedliwości, aby naprawdę być zgodnym z wolą Bożą. I w Ewangelii mamy szereg takich sytuacji, gdzie to się jakoś weryfikuje. Wymowna jest ta scena ze świętym Piotrem, który, kiedy Pan Jezus pierwszy raz mówi o tym, że będzie musiał być wydany w ręce arcykapłanów, że go skażą na śmierć, linczują i zabiją, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wziął go na bok i mówi: niech Cię Bóg broni, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. Piotr go chciał pocieszyć. Coś, co jest tak oczywiste i dobre, jeżeli ktoś ma jakieś złe myśli, takie dramatyczne, to go pocieszamy i to uważamy za dobre. A w odpowiedzi słyszy: zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo myślisz nie w sposób Boży, lecz na ludzki. To, co wydaje się dobre, w perspektywie tych Bożych decyzji może się okazać być dziełem szatańskim. I to znowu trzeba zobaczyć zupełnie w innej perspektywie, w innym spojrzeniu.
I zauważmy, że od tego zaczyna się właściwa Ewangelia. Pan Jezus do tego wzywa. Pierwsze zdanie, jakie pada w Ewangelii świętego Marka, brzmi tak: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawracajcie się. My tak tłumaczymy greckie metanoete. Metanoete. To znaczy dosłownie zmieniajcie umysł. Zmieniajcie swój sposób myślenia, patrzenia, wartościowania. I jest wskazanie, w jaki sposób i dlaczego, jaka jest perspektywa. Bo bliskie jest Królestwo Boże. I wierzcie w Ewangelię, w dobrą nowinę o zbawieniu, ostatecznym udziale w Królestwie Bożym. To jest ta perspektywa, w której mamy patrzeć. Chrześcijanin jest człowiekiem eschatologicznym, to znaczy człowiekiem, który patrzy na wszystko w perspektywie ostatecznego spotkania, stanięcia przed Bogiem na sądzie ostatecznym i w momencie rozstrzygnięcia. I z tej perspektywy dopiero ocenia to, co się tu dzisiaj dzieje. I zobaczmy, w tej perspektywie nauka Pana Jezusa dotycząca naszych postaw. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. W tej perspektywie ona się staje oczywista. Wobec sądu ostatecznego nie można nienawidzić, odrzucić, przekreślić kogoś. Byłoby to diabelstwo. Błogosławieństwo, które Pan Jezus mówił. No przecież w normalnym doświadczeniu nikt nie będzie zadowolony z tego, że jest prześladowany, że nie ma co włożyć do ust, że jest fałszywie oskarżony, że płacze z niesprawiedliwości, która się dzieje. Przecież to nie jest szczęście. A Pan Jezus mówi: szczęśliwi jesteście, kiedy tak jest. Ale to widać dopiero to szczęście w perspektywie tego, że mamy udział w Jego dziele. On o sobie mówi, znosząc to wszystko po to, aby poprzez to dać, przynieść nam zbawienie. Nasz udział w tym Jego dziele jest właśnie szczęście. Nie samo to doświadczenie, ale to, że przez to, że to znosimy, wytrzymujemy razem z Nim, daje nam udział w Jego dziele. I tak myślał święty Paweł, to jest jego życie, to jest człowiek rzeczywiście nawrócony. Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Taka jednoznaczna ocena wszystkiego w perspektywie służby dla Chrystusa, w perspektywie Królestwa Bożego, udziału w życiu Chrystusie. Całkowite zapomnienie takiego swojego dobra, walkę o swoją sprawę, o to, co jest dla mnie sprawiedliwe i tak dalej. Ostatecznie liczy się tylko udział wszystkich w Królestwie Bożym. Księga Młodościowych Starego Testamentu jest takim zdaniem. Miłosierdzie człowieka nad jego bliźnim, miłosierdzie Boga nad całą ludzkością. Bóg pragnie, aby wszyscy mieli udział w Jego Królestwie. Aby się wszyscy nawrócili. Aby ten największy grzesznik nawet nawrócił się i żył. Taka jest wola Boża, taka jest Jego perspektywa. I tego nas też Pan Bóg uczy. Tutaj, kiedy się zgromadzimy w Kościele, zasadniczo przychodzimy do Kościoła, wchodzimy, siadamy w ławce, nie wiemy, kto będzie koło nas siedział. Czy to jest ktoś bliski, przyjaciel, czy to jest zupełnie obcy człowiek, nieznany nam, a może człowiek, który żywi dużo złości w sobie, a może ma jakieś pretensje do nas. Niezależnie od tego, kim on jest, razem stajemy przed tą tajemnicą Eucharystii. Na początku mszy razem wyznajemy swoje grzechy, słabości i prosimy Boga o oczyszczenie naszego serca i pełny udział w tej Eucharystii, która się kończy komunią, czyli już misteryjnym udziałem w Królestwie Bożym. Jeszcze przed samą komunią mówimy: Baranku Boże, wyznajmy to swój brak godności, udziału w tym.
I niezależnie z kim jesteśmy w tej wspólnocie, choćby to był człowiek, który tutaj na ziemi jest naszym wrogiem, jednak ostatecznie wobec Boga, wobec tajemnicy Królestwa jesteśmy braćmi. Tego nas uczy Eucharystia, tego nas uczy Ewangelii Pan Jezus. Bo to, co tutaj na ziemi jest przemijające, dzisiaj jest, jutro tego nie ma. Liczy się tylko miłość, która prowadzi i daje życie. I to jest nasza ogromna nadzieja, że On także tym ostatnim, tym, którzy nawet w ostatniej chwili, w ostatnim momencie się nawracają, daje pełny udział w Królestwie Bożym. Bo wszyscy jesteśmy grzeszni. Wszyscy zgrzeszyliśmy, wszystkim nie dostaje tej sprawiedliwości, abyśmy mogli otrzymać Królestwo Boże. Ono jest czystą łaską, wynikającą z Jego miłosierdzia. Stąd powinniśmy być pełni wdzięczności, radości, kiedy widzimy, że Bóg daje nawet tym wielkim grzesznikom łaskę przebaczenia i łaskę udziału w Królestwie Bożym. Bo właśnie ta łaska jest naszą jedyną prawdziwą nadzieją.